Jakiś czas temu nagrałem dla Was materiał z moimi konceptami na czwarte stadia ewolucyjne Pokémonów. Film ten całkiem Wam się spodobał i w komentarzach prosiliście mnie o część drugą, tak więc ja jestem Kataku i dziś ponownie przedstawię Wam parę swoich konceptów na czwarte formy ewolucyjne Pokémonów. Zapraszam do oglądania. Standardowo, jeśli film Ci się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie łapkę oraz komentarz ze swoją opinią o wymyślonych przeze mnie konceptach. A teraz zaczynajmy. Pierwszym Pokémonem, którym się dziś zajmę, będzie Dragonite. Był on wzorowany na smokach z praktycznie wszystkich folklorów. Od japońskich, przez chińskie, aż po europejskie. Został jednak zaprojektowany w wyjątkowo bajkowym klimacie. Przy tworzeniu jego ewolucji zainspirowałbym się obrazami japońskiego malarza Utagawy Kuniyoshiego, przedstawiającymi smoki określane mianem strażników morza. Powróciłby on w tej formie do nieco wężowatego kształtu oraz błękitnego koloru swoich preewolucji, zachowując jednocześnie swoje kończyny oraz nieco bajkowy wygląd. Byłby to niezwykle okazały i wzbudzający respekt Pokémon, o silnym ciele, pokryty błyszczącą, łuskowatą skórą o głębokim, intensywnym odcieniu błękitu, przypominającym tonację wody, co nawiązywałoby do jego naturalnej profesji strażnika morza. Na jego grzbiecie znajdowałyby się imponujące skrzydła, przypominające te znajdujące się na głowie Dragonaira. Coś w podobie do tego, co możemy zaobserwować na tym koncepcie. Smocze oczy tego Pokémona świeciłyby głębokim, bursztynowym blaskiem, emanując mądrością i siłą. Do repertuaru jego umiejętności doszłoby kontrolowanie wody, co pozwoliłoby mu wywoływać potężne fale i manipulować jej strumieniami. Jego potężne skrzydła umożliwiałyby mu lot na olbrzymie odległości i wysokości, co czyniłoby go jednym z najszybszych i najzwinniejszych Pokémonów w powietrzu. Posiadałby także zdolność do wydobywania energii z głębin oceanu, co pozwalałoby mu generować potężne uderzenia energetyczne. Jego ogon byłby opancerzony i służył jako broń, umożliwiając łatwe odpieranie ataków oponentów. Co do nazwy, charakterystyczny dla tej rodziny ewolucyjnej człon opierający się na słowie Dragon pozostaje bez zmian. Jako że nasza ewolucja Dragonite'a ma zostać pokemonowym strażnikiem mórz, dołoży do tego jeszcze angielskie słowo Guardian oznaczające strażnika, co daje nam nazwę Draguardian. Kolejnym Pokemonem będzie Nidoking. Jego motywem przewodnim jest Kaiju. Jest to japońskie słowo określające specyficzny gatunek filmowy opierający się na gigantycznych potworach, które najczęściej atakują duże miasta. Wiecie, Godzilla, King Kong, te sprawy. Anatomicznie zaś posiada cechy wielu zwierząt, takich jak nosorożec, goryl, królik oraz jeżozwierz. Mimo że elementów, z których składa się Nidoking, jest naprawdę sporo, ciężko było mi kreatywnie rozwinąć jego design, więc postanowiłem jak najsensowniej rozwinąć jego aktualne inspiracje. Jeśli chodzi o elementy kaiju, ewolucja Nidokinga mogłaby przynieść zwiększoną masę ciała oraz wzrost, czyniąc go jeszcze większym i potężniejszym Pokémonem. Nidoking stawałby się po ewolucji prawdziwym olbrzymem, posiadającym jeszcze większe rogi i mięśnie, co czyniłoby go potężniejszym w walce. Ponadto, nawiązując do potworów z japońskiej popkultury, mógłby otrzymać zdolność do wywoływania niszczycielskich fal uderzeniowych lub uwalniać promienie energii z rogów na swojej głowie. Rozwinąłby również bardziej zaawansowane cechy obronne, aby przystosować się do różnych zagrożeń. Posiadałby twardszą i bardziej pancerną skórę, która chroniłaby go przed atakami wroga. Dodatkowo zwiększyłby liczbę kolców na swoim ciele, co zwiększyłoby jego zdolność do odstraszania lub zadawania obrażeń przeciwnikom. Biorąc pod uwagę, na ilu zwierzętach wzorowany był Nidoking, można by wprowadzić do repertuaru jego umiejętności zdolność do uwypuklania ich cech, co umożliwiałoby mu dostosowanie się do różnych środowisk i sytuacji. Na przykład mógłby nieco zmniejszać swoją masę oraz wydłużać stopy, upodobniając się tym samym do królika, co pozwoliłoby mu na szybkie poruszanie się i unikanie niebezpieczeństw. Z kolei uwydatnienie cech jeżozwierza poprzez wydłużenie swoich kolców dawałoby mu lepszą ochronę przed atakami wroga. Z wyglądu przypominałby mocno ten oto koncept znaleziony przeze mnie w internecie. Co do nazwy, oczywiście człon Nido pozostałby bez zmian. Dodałbym do niej słowo Might, określające moc, podkreślające jeszcze większą siłę i potęgę ewolucji Nidokinga. I tak powstałby Nidomite. Z Kanto przenosimy się do regionu Sinnoh, gdzie zajmiemy się hipotetyczną ewolucją Magmara.
Jego design opiera się na Karurze, boskim stworzeniu o ludzkim ciele i ptasiej głowie z mitologii japońskiej, który tak samo jak nasz Pokémon posiada ogniste moce. Ponadto posiada również cechy salamandry, a jego kolce na grzbiecie przypominają te u iguany, więc mamy tutaj również zestaw gadzich cech. Ewolucja Magmortara byłaby naturalnie większa i bardziej imponująca od swojej preewolucji, zachowując jednocześnie cechy charakterystyczne dla ognistego Pokémona z Sinnoh. Jego wygląd utrzymywałby ogólną strukturę Magmortara, jednak z pewnymi modyfikacjami. Miałby smuklejsze ciało, przypominające salamandrę, z nadal wyraźnymi elementami kaczki, takimi jak dziób czy uwydatniony brzuch. Kolce na grzbiecie stałyby się dłuższe i bardziej zaostrzone, by jeszcze mocniej przypominać te znajdujące się u iguany. Sam kształt jego ciała prezentowałby się mniej więcej tak jak na tym koncepcie. Karura często przedstawiany był jako istota ze skrzydłami, które według mnie świetnie wpasowałyby się do nieco chudszej ewolucji Magmortara. Dodatkowo posiada on również zbroję, którą również uwzględniłbym w designie tego Pokémona, mniej więcej w takiej formie, jak jest to widoczne na tym obrazku. Jeśli chodzi o jego zdolności bojowe, oczywiście po ewolucji rozwijałby mocno swoje ogniste umiejętności. Mógłby posiadać nowe ataki, takie jak Infernal Explosion, którym wystrzeliwałby ze swoich ręcznych armatek kulę ognia w kształcie piór, nawiązując do swojego pierwowzoru Karury. Czy Salamander Flame, który wystrzeliwałby strumień ognia z paszczy, przypominający płomienie mitycznych salamandr. Zachowałby także cechy Magmortara, takie jak odporność na ogień i wysoka temperatura ciała. Jednak dzięki ewolucji stałby się inteligentniejszy i potężniejszy, co przekładałoby się na większą siłę i zręczność w walce. Czas na nazwę. Człon Mag, pochodzący od słowa magma, zostaje oczywiście bez zmian. Postanowiłem dołożyć do niego słowo Mar, odnoszącego się do zniszczenia, tak jak w przypadku Magmara, oraz Augment, oznaczające wzrost lub wzmocnienie, co odnosi się do jego o wiele wyższej ognistej mocy. Daje nam to nazwę Magarment. Ostatnim Pokémonem na dziś będzie Hydreigon, wzorowany na naprawdę wielu kilkugłowych smokach z różnych mitologii. Od Zmejgorynych, przebiegłego i zwodniczego smoka ze słowiańskiego folkloru z zielonymi łuskami i liczbą głów wynoszącą 3 lub jej wielokrotność, przez Hydrę Lernejską z mitologii greckiej, aż po Zacha Kasperskiej. Najbliżej jest mu jednak do Yamata no Orochi, czerwonookiego, ośmiogłowego smoka z japońskiego folkloru. Jednak w porównaniu z Yamata no Orochi, Hydreigon został zaprojektowany z mniejszą ilością głów, aby wyglądał nieco mniej odpychająco. Czas więc naprawić to wraz z jego ewolucją. Byłby to Pokémon z o wiele bardziej imponującą sylwetką, przypominającą skrzyżowanie Yamata no Orochi z Hydrą. Jego ciało byłoby dłuższe i bardziej masywne, a na grzbiecie znajdowałaby się imponująca czarna grzywa, swoją strukturą przypominająca coś pomiędzy futrem a smoczymi łuskami. Tak jak sam Yamata no Orochi, posiadałby 8 głów, z których każda miałaby skomplikowane wzory na skórze, które podkreślałyby mroczną naturę tego Pokémona. Z wyglądu prezentowałby się jakoś w tym stylu. Co do nowych umiejętności, swoje fizyczne ataki mocno opierałby na nacieraniu na przeciwnika swoją ostrą grzywą, powodując śmiertelne rany. Podobnie jak Hydra z mitologii greckiej, posiadałby zdolność do regeneracji. Jego rany szybko by się goiły, a utracone głowy mogłyby odrastać. Ta zdolność czyniłaby go niezwykle trudnym do pokonania przeciwnikiem. Dodatkowo, jak na Pokémona typu ciemność przystało, roztaczałby wokół siebie mroczną aurę, której obecność powodowałaby u przeciwnika ogromny strach, mocno utrudniając mu starcie. Co do nazwy, połączyłem tutaj Yamata no Orochi z ósemką po niemiecku, czyli Acht, z uwagi na 8 głów ewolucji Hydreigona. I tak powstała mi nazwa Yachtochi. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie koncepty były dla Was interesujące. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz, co o nich sądzicie. Wpadajcie też na mojego Discorda, gdzie zawsze informuję Was o nadchodzących filmach oraz TikToka. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, hej!